Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, pewnie już większość osób wie, że Jan Krzysztof Duda zwyciężył w dwudniowym finale Aim Chess Rapid i zdobył pierwszą nagrodę 25 tysięcy dolarów plus nagrodę finansową z kwalifikacji. Dokładnie nie liczyłem, ile to będzie, ale pewnie z około 30 tysięcy dolarów zarobione przez tydzień grania w szachy. No cóż, uważam, że to się należy. Uważam, że to jest nadal też kwota mała, jeżeli chodzi o czołówkę światową, ale to tylko takie moje tutaj przemyślenia. Nieważne. W każdym razie gratulujemy Jankowi świetnej gry, ale dramaturgia w finale również była, gdyż partie były no ciekawe, więc zapraszam do obejrzenia. Postanowiłem, że zrobię to dosyć oczywiście powierzchownie, gdyż pokażę kilka partii z tego finału i lecimy. Skoczek F3 zagrał Janek, D5, D4. Tutaj powstał przyjęty gambit hetmański. Normalna sprawa E3, goniec chce wybić pionka na C4. E6, bicie C5, czyli poderwanie centrum. Nawet jeżeli na przykład sobie analizujemy partię w sposób dosyć szybki, zawsze w naszej głowie, według mnie, coś tam zostaje, jakaś tam cząstka z tej partii można sobie, jakąś cząstkę z tej partii można dla siebie wynieść. Oczywiście każdy robi swoim tempem, na przykład jak ja bym miał przeanalizować partię, robiłbym to tempem troszeczkę szybszym, gdyż pewne schematy są w głowie, ale jeżeli ktoś jeszcze oczywiście jest na poziomie, powiedzmy, no nie wiem, piątej, czwartej kategorii, trzeciej, może drugiej, no to pewnie wygląda to trochę inaczej, to jest oczywiście proces. Dobra, ale tu już się zagłębiam w inny temat. Dalej partia nastąpiła w ten sposób, że Janek zrobił roszadę. A6 to jest typowy ruch, żeby zagrać B5, B3, B5 właśnie, goniec E2, normalna rzecz. Goniec B7, tutaj goniec B2, skoczek wyszedł. Właśnie w gambicie hetmańskim przyjętym, nieprzyjętym, głównie skoczek właśnie ląduje na polu D7, dlatego że on tutaj stąd może fajnie sobie działać do centrum, przy okazji bronić pionka C5. A4, B4, skoczek z BD2 i tutaj skoczek też fajną placówkę na C4 będzie miał. Goniec na E7, wieża C1 ze strony Janka, wieża C8, skoczek na C4. Tutaj można by było pewnie pokusić się o zagranie skoczkiem do centrum, ale to są, myślę, że niuanse. Skoczek C4 wygląda też fajnie, no, stoi po prostu dobrze. Roszada, skoczek wszedł do centrum, widzimy to, Janek zrobił ruch później. Bicie, skoczka na D7. Goniec D4. No właśnie, Janek w ogóle w tym meczu nie musi wcale partii wygrywać. Wystarczy, że będzie remisował i finał wygra. Goniec D7 i hetman D3 ze strony Janka. Tutaj widzimy też, że wieża może się fajnie ustawić na polu D1. Skoczek C5 i hetman B1. Hetman tutaj ma dobrą placówkę z jednej strony, bo pilnuje pionka, też sobie po przekątnej spogląda i nie przeszkadza przede wszystkim figurom ciężkim, czyli wieżom tutaj drugim, znaczy ciężkim. Hetman też jest ciężką figurą, ale nie przeszkadza wieżom, żeby grać po wolnych liniach. Skoczek na E4, wieża D1. To też trzeba zwrócić uwagę, że ten skoczek ma ochotę zagrać na C3. Goniec na F6, goniec na F3. No i mogłoby się wydawać, że skoczek C3, gdzie zagrał Amediarow, jest ruchem bardzo nieprzyjemnym. Nic bardziej mylnego. Tutaj też się dzieje akcja w centrum i robi się tak, powiedzmy, krucho w centrum. Bicie na C3 skoczka, rzecz jasna, pionek wybił. No bo jak wybije goniec, to też się niczego nie obawiamy. Tutaj chodzi o to, żeby ten pionek był wolny. Tak, czarne tutaj na to liczą. I posunięcie E4, goniec na C4. No i właśnie widzimy, że tutaj no, czarne muszą oddać tego hetmana za cenę właśnie dwóch figur. No i teraz finalnie, przepraszam, za cenę dwóch figur. Hetman za wieżę, to jest pozycja wygrana białymi. Ale właśnie atut w postaci tego pionka jest jeszcze takim małym plusem dla czarnych. Hetman A1, wieża B2. No wygląda niebezpiecznie. Plan czarnych jest prosty. Wieża B2 i tutaj naciskać na pole F2 i uderzać w białego króla. Co zagrał Janek? E5. O, oddanie tego pionka jest bardzo mądrym ruchem, dlatego że goniec tutaj się trochę wydłuża, po prostu łapie troszeczkę więcej przestrzeni. Jeden pionek w takiej przewadze materialnej nie ma żadnego znaczenia, ale to jest taki dobry nawyk, powiedzmy. Hetman A3, G6 i Janek zagrał G3. No niestety jest to ruch błędny według silnika. Tutaj silnik podpowiada, żeby iść szybko C5, ale to się bardzo łatwo mówi, jak się widzi ocenę właśnie komputera. Każdy pewnie z nas no, naturalnie by taki ruch G3 zagrał, żeby król jednak miał tutaj lufcik, gdyż pionek jest niebezpieczny. Wieża D2,
wieża zbiła na C3. To jest, uważam, mądra decyzja, bo jeżeli goniec wybija, to hetman wybija, jest po partii. Wieża na A2. No i Janek tutaj zagrał hetman B4. Niestety jest to błąd. Bardzo poważny, zaraz zobaczymy tego konsekwencje, ale należało przede wszystkim zagrać tutaj hetmanem na C1 na przykład i myślę, że no, może wygrana nie jest do końca białymi, bo tutaj silnik wskazuje, że jest goniec D4, król F1, w ogóle bardzo ciężkie posunięcia, no i tutaj jakieś wieczne szachy. Kosmos, jak dla mnie, jeszcze przy takim czasie, jeżeli panowie grali, no ale hetman B4, goniec D4 i okazuje się, że po C5 robi się koniec partii. Mamy Diarow tak, wybił na F2, król F1, wieża dała szacha, wieża C1, hop i król ucieka. I mogłoby się wydawać, że tutaj białe, powiedzmy, nie przegrają tej pozycji, bo hetman za dwie wieże, różnopolowe gońce i tak dalej, ale jest goniec E1 i okazuje się, że Janek musiał się poddać, dlatego że po ucieczce króla jest na przykład wieża H2 i tutaj zbijamy w następnym ruchu hetmana. Więc pierwsza partia niestety nie poszła po myśli Janka. Przejdźmy do partii numer 2. Janek gra czarnymi, otóż D4, D5, C4, E6, czyli również tutaj wariant Ragozina ze strony naszego arcymistrza, goniec G5, bicie na C4, E4 zagrywa Mamedyarow, zresztą bardzo ostro gra tutaj te debiuty, z dużym powodzeniem, pewnie w większości partii, C5, bardzo ostra pozycja, słuchajcie, no tutaj nie zagłębiam się w teorię debiutów, to jest wieczna walka o inicjatywę, o centrum, o rozwój figur, tak gra się na najwyższym poziomie. Bicie na B5, bicie, bicie, bicie i skoczek D4, goniec B7 i Mamedyarow zbija. Jeżeli tutaj na przykład goniec teraz by zbił na E4, to też zawsze powtarzam, inicjatywa i jeszcze raz inicjatywa. Białe mogły zrobić roszadę, uciekają od wszelkich problemów, związań, problemów rozwojowych i mogą próbować, no już jakieś tam strzały na E6, może hetman H5. Tak trochę teraz też na wyrost to opowiadam, ale Mamedyarow tutaj na pewno czuje się bardzo dobrze. Janek zagrywa hetmanem na C7, hetman B3 i strzał. No właśnie, moi drodzy, zobaczcie, co zagra Mamedyarow. Według silnika jest to ruch nie najlepszy, ale też powiedzmy trzymający minimalną przewagę białych, wbrew pozorom. Na tym czasie, jak zawodnik, który gra bardzo dobrze taktycznie, nie zrobi takiego ruchu, to pewnie nie jest sobą, mówiąc w cudzysłowie. Tutaj wieża D1 dobrym ruchem jest, żeby trzymać skoczka i białe po prostu sobie grają fajnie dalej, ale było inaczej. Skoczek zbił pionek, goniec. No właśnie, chodzi o to, że król jest w centrum i można go fajnie sobie atakować. Skoczek D7, roszada, tutaj wieża na D8, skoczek do centrum, hetman E5. No i można by było powiedzieć, że no, białe są powiedzmy może w kropce, co robić dalej w tej pozycji. Okazuje się, że król H1 to bardzo dobry ruch. Genialny ruch arcymistrzowski. Nie można zbić gońca, bo skoczek C7. Sprawa jest prosta, więc tutaj goniec jest nietykalny. Król F8. I hetman H3. Z drugiej strony ten hetman fajnie broni gońca i przy okazji sobie wjeżdża na H6 z próbą zamatowania króla. F5, hetman H4 i zobaczcie, że hetman tutaj atakuje w tym momencie wieżę. Więc no, trzeba coś z tym zrobić. Janek postanowił wybić na E6, hetman zbił. No i można powiedzieć, że wieża za dwie figury, gdzie białe atakują, to jest plus białymi. Faktycznie tak jest. Król G7, skoczek na F4. Bardzo taktycznie, bardzo mocno gra. Nie można zbić hetmana, bo jest bicie i potem odbijamy z dużą przewagą materialną białymi. W tym momencie hetman F7, szach na G5, król F8. I bicie na F5. No i sytuacja się nieco może, powiedzmy, uspokoiła, nie do końca oczywiście, ale bicie pokazuje, że tutaj skoczek za chwilę wejdzie. Wieża G8, hetman szach, cały czas trzeba uważać. Król E8, szach, król D8 i F3. Subtelnie bronimy się tutaj od jakichkolwiek związań. Mówię w imieniu oczywiście Mamedyarowa. Hetman zbił na F5, wieża AC1, skoczek F8, B6. No właśnie, ten ruch jest ciekawy, w sumie powiem szczerze, nie wiem po co, nie potrafię wyjaśnić, po prostu troszkę bym musiał się tutaj zagłębić w te pozycje, ale poszło bicie i Mamedyarow zagrał B4. To już teraz chyba widzimy sens, jaki tego, sens tego ruchu B6, no właśnie, szybko już teraz można sobie wyobrazić, bo jeżeli byśmy zagrali tutaj na B4, goniec by zbił, to hetman nie ma szacha na B6. A zauważmy, że teraz po B6 biciu i B4 i po wybiciu na B4 hetman zbija po prostu na B6 z wygraną pozycją. Tutaj mat w jednym ruchu.
Więc w tej sytuacji poszło bicie na g2. Skoczek zbił, hetman zbił. No ale Mamediarow dał hetmanem szacha, broniąc skoczka. I w tym momencie też jest zdobycie figury. Materialne straty są ogromne czarnymi. Więc Janek w drugim dniu przegrywał 2-0, moi drodzy. Partia numer 3 zakończyła się szybko. Tu już widzieliście efekt końcowy. Janek gra białymi. Panowie zagrali sobie tutaj standardową partię, ojejku, żeby się powiedzieć, partię włoską. I tutaj po wybiciu goniec B4, standard D5, tutaj są wyklepani panowie, no i zgodzili się na remis. Janek zrobił ten remis dlatego, że chciał doprowadzić do dogrywki i tą dogrywkę już za chwilę przedstawiam. Panowie grali tempem 5 minut plus 5 sekund i Janek zagrał, przepraszam, Mamediarow zagrał D4. Troszkę tutaj zmienię układ. Zmienię układ, żebyśmy widzieli grę naszego zawodnika od tutaj dołu. D4, skoczek F6, C4, E6, skoczek na F3, D5, skoczek na C3. Powiem szczerze, że jeżeli się wygrywa w pierwszym dniu finał, znaczy jedną drugą finału, i w drugim dniu się przegrywa 2-0, no to trzeba mieć mega mocną uwagę, znaczy uważam psychikę do szachów, znaczy w ogóle do szachów trzeba nad psychiką ćwiczyć, nad psychologią, żeby się mentalnie nie spalić. I tutaj nasz zawodnik jest po prostu mocny, moi drodzy. Goniec B4 cały czas gra swoje, powtarza tutaj te warianty, coś pewnie tam poprawił. Nastąpiło bicie do samego końca, król F1 i bicie na F6. Tutaj, jeżeli hetman by zbił na C4 i król zagrałby na G1, a jeśli byśmy się pokusili teraz o bicie, no to jest wieża C1 i jest po zabawie. Tutaj wygrywają bardzo szybko białe, więc trzeba w tych wariantach bardzo uważać. Zbił na F6, szach nastąpił, król E7. Można by było powiedzieć, że pozycja jest zwariowana. No bo jest, ale białe tutaj absolutnie nie mają jakiejś wygranej pozycji. To jest normalna rzecz. Janek wziął pionka. Janek lubi brać pionki. Wziął pionka i sobie gra dalej w szachy. Wieża C1, hetman wrócił, G3, goniec D7, wieża B1, wieża D8. Tutaj się wieża zachowuje już bardzo fajnie. Robi się bardzo, bardzo niebezpieczny. W ogóle ruch wieża B1 jest totalnie ruchem nietrafionym. Strata tempa kompletnie. Hetman zagrał na H5, goniec, przepraszam, nie goniec, hetman zagrał na B6 z atakiem na skoczka. Skoczek F3, goniec C6. Tutaj cały czas bazujemy na tym, że nie można zbić, bo hetman bierze wieżę. Król G2, goniec E4 i goniec E8. Mamediarow myślał, że będzie sprytny. Dlatego, że atakuje teraz hetmana i chce tutaj przeciwnikowi zrobić prawie mata, bo jeszcze wieża wchodzi na D1 w razie czego, jeżeli król odejdzie na D6. Więc w tym momencie Janek zagrywa goniec G6, moi drodzy, i Mamediarow poddał partię. Poddał partię, dlatego że straty materialne białe tutaj niestety odnoszą. Na przykładowo bicie hetmana, bicie tutaj i jest podbiciem wieża oraz goniec. Na tym poziomie sprawa jest prosta. Więc w dogrywce Janek rozprawia się w 19 ruchach czarnymi z Mamediarowem. Znaczy wykorzystuje oczywiście błąd Mamediarowa. To jest sprawa oczywista. No i przejdźmy do partii tutaj ostatniej dogrywki. Janek gra białymi. Skoczek F3, C5, no i C4, G6, porobili domki. Oczywiście tutaj remis Jankowi starcza. Skoczek H6, D3, roszada, D6, A3, A6, wieża B1, wieża B8. I teraz, tak z ciekawości, jestem bardzo ciekawy, jaki ruch byście wykonali białymi. Podpowiem, że jest to związane troszeczkę z tym ruchem skoczek na H6, który jest taki, no niestandardowy. Umówmy się, że skoczek częściej stoi na polu F6. Otóż białe zagrały teraz B4. Podwalają skoczka tutaj białe. Oczywiście bicie skoczka nie jest podwałką, dlatego że goniec potem odbija skoczka na H6. No i wiadomo, o co chodzi, dlatego B4 można zagrać od razu. Nie trzeba koniecznie grać goniec D7 i bronić skoczka. Skoczek zagrał na F5. Goniec Z2 teraz, bicie, B5, bicie. Miś, powiem szczerze, ja takich schematów za bardzo nie lubię białymi, wolałbym grać to jednak czarnymi, bo tutaj czarne nie mają żadnych problemów po debiucie. D5, hetman E2, E6, wieża F na C1, goniec D7. No i Janek sobie oczywiście manewruje, przestawia te figury, przestawia w coraz lepsze pozycje, skoczek A2, kombinacje tutaj, skoczek C1,
Goniec F8, znaczy kombinację mam na myśli, manewry, nie kombinację, dosłownie. D4, no i tutaj widzimy skoczek, znajduje dobrą placówkę, ale też nie do końca tylko biały skoczek, dlatego że skoczek z D6 ląduje za chwilę na C4. Goniec E1, skoczek tutaj, wieża A2, próba wymiany i skoczek tutaj oczywiście z gońcem bronią swojego pionka. No cóż, pozycja jest po prostu równa. Skoczek wlatuje na C5 również, goniec zbił i pionek wybił. No właśnie, zawsze są takie problemy, którym pionkiem odbić. No tutaj jakbyśmy tym odbili, ten robi się niestety wolny. Może to też nie jest jakiś tam atut, ale bicie tym powoduje, że skoczek może zagrać jakieś rozerwanie centrum. Zawsze lepiej to teraz wygląda. Znaczy, no nie zawsze oczywiście, ale bicie po prostu powoduje, że skoczek po prostu może mieć placówkę w centrum, tak mówiąc wprost. Bicie na A4, bicie, skoczek właśnie zagrywa na D4, hetman B7, hetman D1, E5 nastąpiło, skoczek na E2. No i można by powiedzieć, że tutaj Mamedjarow nieco ciśnie, ale uwaga, pozycja białych jest lepsza według silnika. Dlaczego jest lepsza? Po pierwsze, tutaj bronimy, się dobrze asekuruje. Po drugie, atakujemy pionka na D5 bardzo mocno. Robią się problemy. Goniec F5, Mamedjarow szuka akcji, wieża C1 i goniec na E4. Moi drodzy, jest to błąd, ale to wynika z tego, że tutaj po prostu czarne mają problem z tym pionkiem, nie wiedzą jak go obronić. I goniec E4 jest błędem, no to już zdradziłem jak zagrać, żeby wygrać partię, chociaż nie do końca. Otóż Janek zbił, pionek zbił i wieża na C4. Taktyka na banalnym poziomie. Mamedjarow poddał, Janek w ten sposób zwyciężył finał. Proste, no jak się zbije tutaj, to jest bicie. Tutaj figura więcej, nie ma kompletnie co grać. Więc widzimy, że Janek, no cóż, no pokazał klasę, moi drodzy. Wygrał z Carlsenem w finale, rozprawił się z Mamedjarowem. To są bardzo silni zawodnicy, znaczy Carlsena to znają wszyscy, Mamedjarowa może nie do końca, ale czołówka światowa ścisła. Dziękuję serdecznie za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.